Dzień dobry, kochani. Witam was w pierwszym vlogu w nowym roku. Z tego miejsca chciałabym wam życzyć wszystkiego, czego sobie wymarzycie w nowym roku, spełnienia marzeń, aby ten rok był produktywny dla was i żebyście byli zdrowi, bo to jest w sumie najważniejsze. A potem przychodzi cała reszta, spełnianie marzeń, szczęście. Tak, Enzo? Tak. No, także zaczynamy tego vloga i ostatnio mieliśmy taką lekką przerwę, można powiedzieć, w nagrywaniu i edytowaniu. To dlatego, że wiecie, były święta, to nasze w sumie takie pierwsze święta, kiedy Enzo jest dosyć świadomy. I szczerze mówiąc, zaczęliśmy nagrywać w święta, ale stwierdziliśmy, że w te święta odpuszczamy to. I teraz dopiero jest taki moment, że znowu nagrywamy. Mamy nowy rok i w tym roku chcemy robić jeszcze więcej dobrych rzeczy. Dlatego mam nadzieję, że ten rok będzie też łaskawy. Tati, o să te lovești, tati. Oh. Tati, dărâm bucătăria, ușor, e? Ce se stă? Îmi strici bucătăria, tati. Op! Tati, nu se iese pe acolo, tati. Tati, strici cortul, tati. Ți-a adus Moș Crăciun cort și tu strici. Pe aici, pe față, ieșirea. Ai, ai. Enzo? Enzo? Ești vagabond. Op, ușor. Ești vagabond. Ușor. Ei, 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 ei. Elefantul never speak again. S-a stricat elefantul, tati. Ce are elefantul? Ah, cântă, nu are nimic. Nu are nimic. Corect, mașin, frumpa. S-a stricat? Nu s-a stricat, tati, ia de aici. Op. Acum s-a stricat. Oh, don? Ale nie przesadzaj. Daj mami. Jak już pewnie niektórzy z was widzieli, Enzo złapał RSW. Byliśmy z nim w szpitalu, pojechaliśmy około pierwszej w nocy. No ale nas odesłali, powiedzieli, że póki on ma dobry humor i jakby je i nie jest jakby taki, wiecie, że przelewa się przez ręce, no to jest okej, w razie czego mamy wracać, ale póki się dobrze czuje, w sensie jeśli ma humor dobry, no to mamy się nie martwić, po prostu obserwować. No. I tak już w sumie, który to jest dzień, nie wiem nawet, który to jest dzień choroby, ale kaszelek się dzisiaj mocno dosyć pojawił.
Więc dostał syropek, ale generalnie w szpitalu nam nic nie przepisali na wirusa. Powiedzieli tylko, że paracetamol, nurofen i tyle. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wracać do szpitala, bo jednak nie chcielibyśmy tego. Nikt nie lubi chyba siedzieć w szpitalu. Cieszę się, że jednak nie siedzieliśmy tam długo, bo chyba byliśmy tam z 2 godziny. W sensie, no przyjechaliśmy, chwilę poczekaliśmy, nie, w sumie nawet nie czekaliśmy, żeby go zbadali. Później byliśmy na poczekalni i tam czekaliśmy rzeczywiście godzinę. Później chwilę pogadaliśmy z lekarzem i już wracaliśmy do domu. Ale kwestia jest taka, że my myśleliśmy, że powinniśmy jechać do takiego doktora, który miał nocną zmianę. On jest w Braskat. Ale kwestia była taka, że jednak już nie wiem od kiedy jest zrobione tak, że po prostu w święta i w weekendy tylko jest otwarte to miejsce, więc zadzwoniłam do doktora z naszej gminy, takiego, który właśnie ma, nie wiem jak to się nazywa wacht, więc powiedzmy, że ma wachtę. I powiedziała, że skoro tam jesteśmy, a tam było coś w stylu OIOM-u, to tam mamy iść. No i rzeczywiście przyjęli nas. Ja nie wiem, jak tutaj wszystko działa, bo to tak naprawdę pierwszy raz, kiedy jechaliśmy z czymś do szpitala. A w Holandii na pewno jest też inaczej, w Polsce na pewno też jest inaczej, więc po prostu ciężko się tutaj obeznać w tym temacie, ale daliśmy radę, pojechaliśmy, sprawdzili go i wszystko szybko wyszło. Pani od razu podejrzewała RSW. Także cieszę się, że szybko poszło. No niestety nie cieszę się z choroby, ale niech łapie odporność, niech się uodparnia. Kilka dni temu też, jak wychodziłam do pracy, przypomniało mi się, że dostałam maila, że paszport jest już do odbioru, a Gigi na szczęście miał cały tydzień wolny, więc pojechał po paszport razem z Enzo, także miał w sumie trochę przygodę. Na początku my mieliśmy przygodę, bo nie wiedzieliśmy, gdzie są wszystkie dokumenty razem z potwierdzeniem zapłaty i tak dalej, z kodem QR, który tam musiał pokazać, jak odbierał paszport. I w końcu wpadłam na pomysł, że może jest w aucie i rzeczywiście tam był. Spóźniłam się w ten dzień do pracy w ogóle. I pojechał razem z Enzo i wiecie, Enzo nam wymiotuje w aucie. Nadal nie wiemy czemu. Czasami wymiotuje, czasami nie. Czemu? Nie wiem. No, Enzo siedział z tyłu, bo nasz fotelik jest tylko na tylną kanapę i no, zwymiotował, więc to było trochę takie stresujące, myślę, dla Gigi'ego, bo no, jednak z tą świadomością, że Enzo nie czuje się najlepiej jadąc autem w tym foteliku, jadąc z przodu, a on z tyłu, no to jest trochę stres. Ja sama się stresowałam, ale na szczęście wszystko poszło gładko, bez problemów i no, mimo wszystko zwymiotował, ale nie tak, żeby się jakoś tym dławił czy coś, także spoko. I w końcu Enzo ma swój paszport, czyli jego pierwszy paszport pełny na 5 lat. Wcześniej miał tylko roczny, no i właśnie tak jak wiecie się skończył, także cieszymy się bardzo, bo już to zdjęcie było mega, mega, mega nieaktualne. Zresztą wrzuciłam na społeczność zdjęcie porównawcze i możecie sobie zobaczyć, naprawdę nie wygląda w ogóle tak, jak wyglądał rok temu. Także dobrze, że już zaktualizowaliśmy, bo nie wiem, czy ktokolwiek by nam uwierzył, że to jego paszport. Enzo, odłożysz buty ładnie? Odłóż. Ty mały gnomie. Look. What do you have? Zobaczcie, co tutaj odkryliśmy. Jedno i gdzieś tu, o. I tu jest drugie. Enzo, wiesz, co się stało z bombkami może? Nie. Właśnie spędziliśmy jakieś 15 minut na odciąganiu go od choinki, bo Enzo ma teraz fazę, no mamo, tato, święta się skończyły, także ściągamy bombki i je tłuczemy. Enzo, nie! Hej! Nie!
Najgorsze jest to, że się zabiera za te, które są szklane. Mamy dużo plastikowych, a on nie. On bierze te szklane. Także mam już stresa, ale mam nadzieję, że uda nam się go szybko rozproszyć, żeby zapomniał o tych bombkach, bo po prostu do szału mnie to doprowadza. Już na pewno szybko ściągniemy wszystko z choinki i ją... Właśnie, nie wiemy, co zrobić z tą choinką. Generalnie napisałam maila do gminy, żeby się zapytać, co się robi z choinką. Bo w innych gminach, jak wyszukiwałam w internecie, to było, że po prostu odbierają, że się wystawia w jeden dzień wtedy, kiedy jadą obok was i wtedy ją zabierają, a u nas no, nigdzie nie widziałam, żeby to robili. Nie wiem, czy musimy to zawieźć do jakby parku recyklingowego. O Jezus. Gigi już tutaj przewraca oczami na język polski. Tak? Tak. No, także mam nadzieję, że się szybko dowiemy, co zrobić z tą choinką, bo naprawdę chcemy się jej już pozbyć. Ze względu na to też, że Tipi stoi teraz tam, a chcielibyśmy je w miejsce choinki, bo po prostu Gigi, jak ogarnia miejsce Enzo, to on wszystkie klocki wrzuca do Tipi, przez co Enzo za bardzo nie może się, tak wiecie, pobawić, tak jak normalnie by się bawił w Tipi. Więc po prostu chcemy już to Tipi przenieść na miejsce choinki. I tak nie czuliśmy jakoś mega świąt w tym roku, więc nam nie zależy, żeby ta choinka stała nie wiadomo jak długo, a po drugie ona już umiera. Zobaczcie to. No zobaczcie, ona jest już taka smutna, bym powiedziała. Tam już tak dosłownie umiera ta gałązka. Enzo teraz zrobił straszny syf. Także i tak wydaje mi się, że ta choinka by nie wytrzymała długo, więc lepiej się jej pozbyć, póki jeszcze jest okej. Okay. Gdzie się jeszcze tak nie sypie strasznie. Już się sypie, ale jeszcze nie jest najgorzej. Chłopaki. Enzo jest zniesmaczony tym, że nie może się pobawić bombkami. Tak myślałam, co by tutaj zrobić słodkiego, bo mam ochotę zrobić ciasto. I mam dwie takie już powiedzmy gotowe mieszanki i chyba się zdecydujemy na tą. Bo jeszcze jej nie jadłam, a wygląda w sumie mega smacznie. Ten już jedliśmy, Gigiemu się podoba pomysł z tym, ale do tego potrzebuję więcej rzeczy, a nie chce mi się spędzać nie wiadomo ile czasu na poszukiwaniu rzeczy w sklepie, dlatego wybieram tą, nie wiem jak to nazwać w sumie, tarta twarożkowa? Bym powiedziała, że to jest taki truskawkowy cheesecake. Także jadę po kwark i śmietanę. Kwark to jest po polsku? Nie wiem, ale w każdym razie no taki powiedzmy twarożek. Także jestem ciekawa, czy będzie dobre i będę robić razem z wami. Żeby nie wyciągać auta na dosłownie kawałek drogi, żeby też nie jechać całą rodzinką, bo Enzo jest chory, stwierdziłam, że ja sobie pojadę hulajnogą elektryczną i wydaje mi się, że tylko jeden sklep jest otwarty. Sprawdziłam, jest do 18.45, mamy 16.04, ale no myślę, że tylko on jest otwarty, bo normalnie jak chcemy robić zakupy w sobotę, to oni zamykają jakoś wcześniej tutaj sklepy, także pojadę sobie do Carrefoura i kupię te dwie rzeczy chyba? You need something else? No. Okej, okay, więc tylko po dwie rzeczy pojadę, bo resztę mamy. No. This one? Jest this one. A w ogóle nie wiem, czy mamy wystarczająco baterii w hulajnodze, muszę to sprawdzić ze względu na to, że wczoraj byłam w pracy. Tylko, że nie jechałam dużo, więc powinnam mieć. Wydaje mi się, że na pewno mam, ale lepiej sprawdźmy. Dobra, już widzę, że się nie ładowała, a to wiedziałam, bo zazwyczaj podłączam dzień przed tym, jak jadę do pracy po weekendzie. Zobaczmy, ile jest tej baterii. Ona się wyświetla tylko w procentach, jak podłączę. 81, super. Także jadę. Mam nadzieję, że się nie rozpada, bo wczoraj tak padało, jak jechałam, że masakra. Także, a dobra, najpierw się ubiorę i później po nią przyjdę, bo Enzo się do niej dobiera zawsze. Myślę, że jeszcze wezmę truskawki, jeśli będą w sklepie, no bo wiecie, jest środek zimy, także nie wiem, czy będą. Wczoraj chyba nie widziałam, jak byliśmy w sklepie, także zobaczymy. O, muszę wejść na ten mróz, bardzo nie lubię zimna, nie lubię, nienawidzę. Dobra, tak Enzo, wow, wyjąłeś sznurówki, ej, wyjąłeś sznurówki? No. Papi! Tada! Surprise! Zgaduję, że są inne godziny otwarcia dzisiaj w takim razie. No a więc okazało się, że zamykają szybciej, więc pojadę zobaczyć jeszcze jeden sklep, a jak będzie zamknięty, no to trudno, już nie jadę do jeszcze jednego. Wtedy nie będziemy robić nic. Muszę się teraz jakoś z tym zabrać, bo nie wzięłam żadnej reklamówki, bo zapomniałam. A już nie będę się wracać po reklamówkę, także jakoś to upcham chyba w kurtkę.
I w sumie nie mam daleko do domu, więc powinno być git. A w ogóle już drugi raz w tym sklepie, to jest inny sklep niż chciałam iść pierwotnie, to drugi raz mi już zwrócili uwagę, że nie mam wchodzić z hulajnogą i kazali mi ją zostawić przy kasie, bo ja jakby powiedziałam, że nie ma szans, że to zostawię na zewnątrz, no bo mega łatwo jest ukraść taką hulajnogę, a oni powiedzieli, że to nie jest ich problem. Także nieźle, niezłe szanowanie klientów. Im zależy na tym, żeby podłoga była czysta. Jak ma być czyste, jak w tym kraju non-stop pada, a ludzie wchodzą z buciorami? No nie wiem, trudno. Nie chcę się w to zagłębiać. Hej, będziesz pomagać? Generalnie nie wiedziałam, jak to się nazywa w Belgii, bo w Belgii dużo nazw jest innych niż w Holandii, nawet jeśli to jest nadal po holendersku. I sprawdziłam w internecie i na szczęście ktoś na Wikipedii napisał, że kwark holenderski to jest ten verskas, nieważne. Znalazłam truskawki i to też musiałam sprawdzić, jak oni to tutaj nazywają, bo w Holandii to się nazywa inaczej. Dzień dobry. What you want? Generalnie od początku nie chciałam iść do tego sklepu, do którego poszłam, co mi powiedzieli o tej hulajnodze, bo właśnie już kiedyś mi powiedzieli, a byłam z hulajnogą teraz, więc chciałam uniknąć konfrontacji, ale no niestety musiałam tam iść, bo Carrefour był zamknięty, także no trudno, ale następnym razem nie wiem, jak to zrobię. A Enzo chce na rączki. Enzo się włączył attention mode, tak? Tak. No, także będziemy robić naszą kwark tart. Tartę twarogową? Coś w tym stylu. Mam nadzieję, że łatwo się to robi. Niby 20 minut to zajmuje. To jest chyba to takie, co się wkłada do lodówki. Tak, na 2 godziny do lodówki. Mam nadzieję, że będzie dobre i że było warte tej podróży. Enzo dzisiaj się w końcu uderzył o róg tego uchwytu do otwierania szafki. Dlatego Gigi wpadł na pomysł, żeby po prostu je odkręcić. Jakoś damy radę otwierać nadal te szafki. Tą dolną po prostu od dołu będziemy otwierać, a tą drugą będziemy otwierać, jak otworzymy tą dolną albo górną. Więc nie będzie z tym problemu. A po prostu będzie bezpieczniej dla Enzo. Także znowu rozkręcamy wszystko, żeby było bezpiecznie dla Enzo. Ale to też mniej stresu dla nas, dlatego wiecie, to zawsze można przykręcić z powrotem, także nie ma z tym problemu, a jednak my będziemy spokojniejsi. Prawda, Enzo? Co tata robi? A, i co najważniejsze, Enzo nie będzie już otwierał tych szafek. Dodatkowy stres odejdzie. Co na to? Co? Oj. Już sobie z grubsza przeczytałam, jak się robi, oczywiście przetłumaczone w Google Translate. Uwielbiam w ogóle tą opcję, mimo że nie tłumaczy dokładnie. To fajnie, że można zrobić zdjęcie i to tak ładnie tłumaczy. Już sobie odkryłam 50 gram masła. Będzie jeszcze potrzebny ten kwark. Nie wiem serio, jak to się nazywa w Polsce. Nie wiem w ogóle, czy jest coś dosłownie takiego samego. To się nazywa po angielsku niby fresh cheese, czyli świeży ser. Ale to dla mnie jest taka śmietana w smaku. Lecz idzie go tak samo. Truskawki to dopiero jak już będzie się chłodzić w lodówce cały sernik. Ja to będę nazywać sernik truskawkowy, bo nie wiem, jak to nazwać inaczej. I najpierw muszę rozpuścić masło. Tutaj mamy nasz mały garnuszek. Wytrę go, bo jest mokry. Dobra. Trochę nam się przypaliła indukcja. To chyba ja to dzisiaj zrobiłam, ale spoko, ogarnę to po wykonaniu sernika. Ale często się to zdarza na indukcyjnych, także to nic takiego. Ale widać, że się po prostu przypaliło. Dobra. Nieważne teraz. Dobra, rozpuścimy swoje masełko. Ups. A w ogóle muszę wam coś pokazać. Generalnie w tych takich opakowaniach oni zawsze piszą, że jest potrzebny mikser Med Garden i to mi zawsze tłumaczy jako mikser z ogrodem. Także nie wiem w sumie, co to znaczy garden. O, dobra.
Nasze masełko już powoli się rozpuszcza. Enzo, co to za komórki? Chcesz do mamci? No bo mam mikser tutaj. Chodź, weźmiemy sobie. Chyba tutaj są, co? No tu jest. Brawo. Op, jeden. A gdzie jest drugi? To nie takie łatwe się schylać z dzieckiem. Robię to tyłem, bo jak zrobię to do przodu, to on się odchyli, więc to jest mam hack. I teraz nogą. Idzie sobie poradzić w kuchni z tobą, nie? A, będziemy miksować, ale będziemy miksować! Dziecko trzeba wziąć sposobem. Zmiksowałam to mikserem, ale jak zaczęłam ubijać, to zauważyłam, że jeszcze nie jest dobrze wymieszany, więc jeszcze szybko rączką na już tym. Jak to się nazywa? Na formie to wyrabiam. Nie wiem. Jakby za mało masła było, ale. A. Uno momento, muszę jeszcze raz przetłumaczyć, bo tłumaczyłam co innego. A, światło się odbija. Dobra, sprawdźmy, co robimy teraz. Wstaw, okej. Okay. O! Nasze ciasto to już jest chyba z 2 godziny w lodówce. It's hard? O, it's hard. It's good. Okej. Okay. Wodę wlać do miski. Dzieci mi tutaj używał do podgrzewania jedzenia Enzo. Ok, jeszcze trochę brakuje. Chlup. Ok, niech będzie. 400 ml. I tego potrzebuję. Hop. I teraz będziemy dodawać mieszankę, którą mam tutaj, z tego co pamiętam przynajmniej. O, telefon. Numer 4. Wodę wlać do miski, dodać sernik, wymieszać na najniższym poziomie, odstaw na 1 minutę, już będzie gładkie pukanie. Następnie na najwyższym ustawieniu w ciągu 2 minut do przewiewnej masy. Co? To nie ma sensu w ogóle. Wodę wlać. Okej, chyba jeszcze raz muszę to przetłumaczyć. Nie, myślę, że za szybko kliknęłam. Okej. Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać masę sernikową i miksować na najniższych obrotach przez 1 minutę do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie ubijaj na najwyższych obrotach przez 2 minuty, aż będzie jasne i przewiewne. Cokolwiek to znaczy. Następnie dodać twaróg i bitą śmietanę. Widzicie? Od razu lepiej. Dobra, czyli dodajemy to. Sama chemia. Co tam nie jemy codziennie? A w ogóle od nowego roku, który już się zaczął, planujemy nie kupować słodyczy, bo my mamy taką jakąś obsesję na punkcie słodyczy. My po prostu je lubimy i wiemy, że to nie jest dobre, nie chcemy mieć później cukrzycy, dlatego w tym roku będziemy się starać nie kupować w ogóle słodyczy. Czasami może zrobię coś, ale tak sama z domu, nie to, że z takiej paczki, jak teraz robię. I tak samo z alkoholem, planujemy w ogóle nie pić. Teraz, w tym roku, piliśmy tylko na jakieś okazje, ale w ogóle nie czujemy jakby potrzeby, więc planujemy to też odpuścić. Teraz serio. Przetestowaliśmy Gigi'ego lifehack i bardzo dobra decyzja, bo jak Enzo mi się tutaj kręcił, kiedy ja robiłam chyba tą
dolną część ciasta, to już się tak nie stresowałam i dosłownie byłam oazą spokoju, że on się tutaj kręci. Bo nawet jeśli się uderzy o coś takiego, no to to jest normalne u dzieci i jestem dużo spokojniejsza, jeśli widzę, że nie może się uderzyć o ten kant. Więc to naprawdę dużo stresu mi odejmuje, bo jednak trochę czasu spędzam w kuchni, w domu. I no, tak samo Gigi zresztą, więc bardzo się cieszę, że na to wpadł. Bo to też nie jest tak ciężko otworzyć. Chyba. Więc spoko. Tutaj mamy teraz trochę zapakowane, ale niestety, jak widzicie, kuchnia nie ma dużo schowków, więc musimy sobie radzić. Więc wszystko jest upchane. Dobra, robimy dalej. Punem fromaggio? Punem bluzy. A co wiele dni ja okej, okay. I was joking with that Romanian. Dobra, dodajemy tego. Nadal nie wiem, co to jest. Powiedzmy, że to jest taki świeży ser. Fresh cheese jest po angielsku. Po francusku jest fromage frais, czyli tak samo. I no, w sumie to jest taki świeży ser, bym to nazwała. Myślę, że to jest taki, wiecie, twarogowy. Tak jak w Polsce można dostać taki twaróg sernikowy. Myślę, że to jest coś w tym stylu. Tylko, że jest takie naprawdę bez żadnego waniliowego smaku. Myślę, że potrzebuję trochę łyżkę. Oj, wzięłam dwie. I wyskrobiemy. Dobra, gitarka. Gitarka, Boże, ale boomer. Sernikowa jest gotowa, także wylewamy. Ale kurde, ładnie wygląda. Dużo tego wyszło. I co, loty? Jeszcze raz łyżka. Dużo jeszcze zostało. Jeszcze będę kroić truskawki, takie na górę wrzucę, bo chcę, żeby trochę się zatopiły w tym cieście, ale nie za bardzo. Więc zrobię, myślę, takie małe kawałki, żeby się nie zatopiły w tym cieście. Ale powiem Wam, że już takie jeszcze nie stwardniałe. Już mega dobrze smakuje. Wiecie, jak to smakuje? Jak jogurt truskawkowy. Także bardzo dobrze. Ja generalnie, jak byłam dzieckiem, to lubiłam tylko jogurt truskawkowy i waniliowy. A przez pewien czas to, no, tak mi się wydaje, że tylko wanilia, truskawka i czekolada oczywiście. Nigdy nie lubiłam jakichś wiśniowych, ananasowych, brzoskwiniowych, tylko właśnie te trzy podstawowe takie, powiedzmy. Mamy gotowe ciasto. Ciasto? Nie wiem, czy to jest ciasto. Bym bardziej to nazwała deserem. Więc wkładamy do lodówki. Ale powiem Wam, że jest takie bardzo ruchome. Trochę truskawek wcisnęłam do środka, bo Gigi tak chciał, a trochę zostawiłam tak, powiedzmy, na wierzchu. Nie wiem, ile soku puszczą, więc mam nadzieję, że mimo tego, że truskawki są w środku, to to wyjdzie. Ale zobaczymy za jakieś 2 godziny, albo i dłużej. Nie wiem, jak za 2 godziny będzie dobre, to spoko, ale wydaje mi się, że to dłużej na to zejdzie. Okej. Okay. Czekamy. Zjedliśmy naszą tartę truskawkową i powiem Wam szczerze, że gdybym wiedziała wcześniej, że to ma taki smak, to bym po prostu wyjęła jogurt truskawkowy z lodówki. No ale cóż, już go zrobiłam, więc musimy to zjeść. Ale powiem Wam, że chyba nawet jogurt truskawkowy jest lepszy niż to. No ale trudno, czasami tak się zdarza. Na dzisiaj będzie koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz chciałabym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby Wasze marzenia się spełniły i żebyście byli zdrowi, szczęśliwi i żebyście mieli mnóstwo miłości od innych, jak i od siebie. Dużo zdrówka!